Tak, mam okazję, jest chwilę czasu przedstawić chłopców z Kowna, z Kauna, z Litwy. Między innymi, bo to dwie drużyny tutaj siedzą, drużyna Żargilisu. Wiadomo, Żargilis, Euroliga. Wszyscy znamy tą markę, jeden z najlepszych klubów. Ja tutaj nie umiem po litewsku rozmawiać, ale chciałbym tutaj pokazać Dawida. Dawid wykończył WKK. To właśnie Dawid rzucił w ostatniej sekundzie tego zaczarowanego kosza i wygrali. Prawda, Dawid? Dawid, Fuchs? Fuchs to był, Fuchs. Mówisz, sam mówi, że Fuchs. Chłopcy, Żarglisa. Żarglis? Tu też Żarglis. Ty to Sabonis. A kto to był Sabonis? Kto to Sabonis? Co to? NBA, nie? No. Tu jest Sabonis? 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 Wsio? Żarglis, Żarglis. Sabonis. Proszę popatrzeć, dwie drużyny, Żarglis, Sabonis i jedno miasto, Kaunas, Kowno, znają się. A kto the best? Sabonis oder Żarglis? Sabonis? A kto ligę? Kto jest wygrywa ligę? Raz ci, na zmianę, tak? Wielcy gracze, jeszcze usłyszymy na pewno o tych chłopcach, bo nie jeden zagra kiedyś w teamie Lituania. No właśnie, w tym klubie Lituania, dobrze mówię. Albo zagra nawet w Żarglisie. Albo może w NBA zagra. Kto zagra w NBA? Ty będziesz grał w NBA? Kto jeszcze? I ale od was kto będzie grał w NBA? On będzie w NBA grał, ty będziesz w NBA, nie? Potem NBA. Ty dobrze. Także tak wyglądają Litwini tutaj u nas we Wrocławiu, w Polsce. Jeszcze się ci chłopcy spotkają na dwóch turniejach. A ja tutaj specjalnie dla Polski koszykówki młodzieżowej przedstawiłem zespół Żarglisu i Sabonisa, Kowno, Kaunas. Pozdrawiamy trenerów, pozdrawiamy Polskę. Pomerania. Jeszcze tutaj przyszło dwóch Litwinów. Jeszcze o nich zapomniałem. Żarglis? Żarglis? To Sabonis? Żarglis? Wrocław? Okej. Okay.